Magazyn Empire po raz kolejny we współpracy z Marvel Studios zaprezentował nam kolejne świetne okładki. Tym razem dotyczą one wysoce oczekiwanego serialu Moon Knight, który zawita na Disney Plus pod koniec marca. Dotychczas nie otrzymaliśmy lepszego spojrzenia na kostium tego bohatera. Do sieci zawitał także krótki spot tej produkcji, który ukazuje nam jeszcze więcej głównego bohatera w pięknym kostiumie. Dodatkowo, według oficjalnej listy Disney Plus, Moon Knight otrzymał kategorię wiekową TV-14, a więc taką samą jak przykładowo Falcon and the Winter Soldier czy Wanda Vision. Nie oznacza to jednak, że produkcja i tak nie wejdzie na wyższy poziom brutalności. Przy okazji warto dodać, że Khonshu jest nocnym bogiem księżyca, bogiem zemsty i pasterzem zagubionych. Jest to postać, która wystąpi w serialu Moon Knight, a teraz mamy lepszy wgląd na tę postać. Do tego dowiedzieliśmy się, że do podłożenia mu głosu zatrudniono F. Abrahama Morea, laureata Oscara i Złotego Globu za rolę pierwszoplanową w filmie Amadeus. Może zaskoczyć informacja, że dostaniemy drugi sezon WandaVision, a jego oficjalna zapowiedź ma mieć miejsce już w czerwcu 2022 roku. Dla fanów Visiona to zdecydowanie dobra informacja, gdyż zapewne tam dowiemy się, co stało się z White Visionem. Doctor Strange The Multiverse of Madness w końcu otrzymał drugi zwiastun. Pierwsza zapowiedź przybyła pod koniec grudnia i dostarczyła nam masę ekscytujących fragmentów z filmu, które pobudziły wiele pytań. Nowy zwiastun tworzy jeszcze więcej pytań, ale daje nam także wiele odpowiedzi. Zapowiedź potwierdziła m.in. powrót Patricka Stewarta do roli profesora X. Potwierdza to informacje, które jakiś czas temu przedstawił Rob Liefeld. Pojawił się on w nowym odcinku The Big Thing z Christianem Harloffem i powiedział: "Chcesz, abym zobaczył ten film 6 razy? Przynieść trochę kooperacji Foxa, Marvela i Sony. I właściwie wiem na pewnym poziomie, że część z nich już tam jest. Pewnie teraz każda z moich przepustek w Marvelu właśnie została unieważniona." Co do postaci pojawiających się w zwiastunie, wielu fanów twierdzi, że widziało na nim Superior Iron Mana, granego przez Toma Cruise'a, lecz trzeba wspomnieć, że nie jest to potwierdzone w żaden oficjalny sposób. Ten zwiastun otrzymał także wersję z polskim dubbingiem. NBC wyemitowało również spot telewizyjny z mnóstwem nowych, oszałamiających materiałów. Oprócz nowych ujęć Christine Palmer i Ameryki Chavez walczących z Gargantozem, wielkim odkryciem jest obecność Marvel Zombies z pierwszego sezonu What If. Do tego na naszej stronie internetowej pojawił się artykuł z rzeczami, które dało się przegapić na pierwszym zwiastunie. Możesz go znaleźć jako link w opisie tego filmu. Jak wiadomo, Michael Keaton po 30 latach powraca do wcielania się w postać Batmana. Swoją rolę powtórzy m.in. w filmie serwisu HBO Max pod tytułem Batgirl. Dzięki użytkownikowi Twittera Batgirl Film, który zamieścił w sieci najnowsze zdjęcia z planu w szkockim Glasgow, po raz pierwszy zobaczyć możemy, jak amerykański aktor prezentuje się w kostiumie Mrocznego Rycerza. Oznacza to, że prawdopodobnie rola gwiazdora Batmanów Tima Burtona nie ograniczy się wyłącznie do pełnienia funkcji mentora Barbary Gordon, a również sam wkroczy do akcji, by zwalczać zło w Gotham. Jak donoszą twitterowe plotki, Tobey Maguire ma dostać krótkie cameo w filmie Morbius. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyż Tobey powrócił do roli Spidermana w filmie Spider-Man No Way Home i mówiono, że nie jest to jego ostatni występ w najbliższym czasie. Wiadomo, należy patrzeć na to z przymrużeniem oka, jednak nawet na pierwszym zwiastunie Morbiusa mieliśmy plakat, na którym był Spider-Man grany przez Maguire'a. W nocy o 2:45 polskiego czasu opublikowano pierwszy zwiastun teaserowy serialu fantasy Władca Pierścieni i Pierścienie Władzy. Jest to kolejny z materiałów promujących serialowy prequel filmów z serii Władca Pierścieni oraz Hobbit Petera Jacksona oraz wspomnianych powieści J.R.R. Tolkiena. Jak wiemy, He-Man oraz Netflix bardzo się polubili. Dlaczego więc nie zrobić kolejnych produkcji związanych z tą franczyzą? He-Man i Władcy Wszechświata to jedna z najbardziej kultowych animacji. Starsi dobrze pamiętają kreskówkę z telewizji, a młodsi cóż, z pewnego filmiku na YouTube. Niemniej Netflix uraczył nas zwiastunem do drugiego sezonu przygód He-Mana i jego kultowego antagonisty Szkieletora.
Do sieci trafił zwiastun nowego filmu Chip and Dale Rescue Rangers, opowiadającego nam historię, w której duet wiewiórek Lata Świetności ma za sobą. Są oni teraz w świecie, gdzie ludzie i kreskówki żyją między sobą codziennie. Chip i Dale prowadzą teraz zupełnie inne życia. Chip jest teraz sprzedawcą ubezpieczeń, a Dale przeszedł operację CGI desperacko, próbując powrócić do dni swojej świetności. Gdy znika ich były partner z obsady, muszą znów połączyć swoje siły i naprawić zerwaną przyjaźń. Ponownie wcielają się w detektywów brygady RR, aby uratować życie przyjaciela. Uniwersum Władcy Pierścieni zaczyna się coraz bardziej rozrastać. Niedługo swoją premierę będzie miał serial Amazona, osadzony właśnie w świecie wykreowanym przez Tolkiena. Teraz na łamach magazynu Variety zostało zaprezentowane pierwsze spojrzenie na The Lord of the Rings The War of the Rohirrim, anime ze świata Władcy Pierścieni. Netflix zajmie się adaptacją filmową gry Bioshock we współpracy z Take-Two Interactive, wydawcą wszystkich trzech tytułów z tej serii. Według The Hollywood Reporter w planach jest nie tylko jeden film, ale stworzenie kinowego uniwersum. Na ten moment jednak do filmu nie został przypisany żaden reżyser ani scenarzysta. Nie wiemy również, czy owa adaptacja będzie kompletnie nową historią osadzoną w świecie Bioshock, czy może też alternatywną wersją fabuły, którą fani serii znają i kochają. Pozostaje nam czekać na więcej informacji i trzymać kciuki, żeby tym razem projekt ten ujrzał światło dzienne. Ciekawa informacja dla fanów serii Transformers, która dostanie zupełnie nową trylogię wraz z premierą filmu Transformers Rise of the Beasts. Oficjalnie informację potwierdziło Paramount w najnowszym poście na temat filmu. Wiadomo, że wydarzenia w filmie mają dziać się zaraz po filmie Bumblebee z 2018 roku, a więc twórcy mają naprawdę dużo wątków do poruszenia. Oby tylko udało się to dobrze zrobić, aby nie zawieść fanów serii. Wychodzi na to, że Netflix odchodzi od swojego materiału źródłowego i inspiruje się bardziej grami. W trzecim sezonie serialu Wiedźmin możemy zobaczyć postać z uniwersum CD Projekt Red, aniżeli książek Andrzeja Sapkowskiego. Prawdopodobnie antagonistą w trzecim sezonie będzie Magister. Oczywiście, Magister to postać inspirowana profesorem w czasie pogardy, natomiast ów profesor pojawia się jedynie przez chwilę i trudno byłoby wcielić go w życie serialowe. Lecz jak wiemy, Netflix jest zdolny do wszystkiego, możemy więc spodziewać się większej inspiracji grową wersją Blundena. W niedawnym wywiadzie dla Empire Denis Villeneuve wskazuje na pewne szczegóły, które będą częścią historii Dune 2. W powieści Herberta uwaga jest podzielona między rodzinę Atreidów i rodzinę Harkonnenów. W przypadku pierwszego filmu reżyser zdecydował, że skupi się bardziej na Atreidach i Ben Gesserit. Powiedział: kiedy się dostosowujesz, musisz dokonywać odważnych wyborów, aby wprowadzić niektóre rzeczy. Myślę, że to był najlepszy sposób na przedstawienie tego świata dla szerszej publiczności. Teraz, w drugiej części, chcę mieć większą elastyczność, przez co będę mógł zagłębić się w niektóre szczegóły. Pojawi się kilka nowych postaci. Pierwsza część dotyczyła Paula Atreida i Ben Gesserit oraz jego doświadczenia z pierwszym kontaktem z inną kulturą. W drugiej części będzie znacznie więcej rzeczy Harkonnenów. Temat filmu Spider-Man No Way Home wciąż nie ucichł. Tym razem na Twitterze możemy znaleźć niesamowitą fotkę z planu, na której widzimy Toma Hollanda, Andrew Garfielda i Tobey Maguire'a wraz z ich dublerami w strojach Spider-Manów. Origin story w produkcjach superbohaterskich to już oklepany temat, aczkolwiek w świecie The Boys może być to bardzo interesującą historią. O tym przekonamy się już za kilka tygodni, kiedy to na platformę Amazon Prime Video zawita The Boys Diabolical, czyli nowy animowany serial. Przedstawi on nam 8 historii z tego uniwersum, a jedna z nich skupi się właśnie na samych początkach Homelandera jako superbohatera. Teraz otrzymaliśmy pierwszy zwiastun tej produkcji i prezentuje się on naprawdę znakomicie. Niestety, ten film kończymy niezbyt przyjemnymi informacjami. W sobotę, 12 lutego, podczas snu zmarł znany twórca i reżyser Ivan Reitman. Miał 75 lat. Zasłynął m.in. z Pogromców Duchów.
Oczywiście wszystkie te artykuły możesz znaleźć na naszej stronie internetowej. Jeżeli podobał Ci się ten film, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A żeby nie pominąć żadnych kolejnych filmów na tym kanale, zasubskrybuj go z dzwoneczkiem. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.